No, proszę Państwa, no i dziwić się, że ludziom tutaj w tym mieście tak odbija. Łącznie ze mną. Nie ma się czemu dziwić. Proszę Państwa, była burza, ulewa. Już się bałem, że po tej ulewie zmyję tutaj butelki i czytelnicy nie będą wiedzieli, jak trafić do biblioteki, ale na szczęście butelki, znaczy butelki, no te tropy, jak trafić do Staszowskiej Miejskiej Biblioteki, tutaj pozostały. Pozostały na wieczną rzecz i pamiątkę. A nawet o dziwo, to szkło, które wygrało w głosowaniu, co jest lepsze, szkło na chodniku, czy niebezpieczny, nieposypany lód, to też zostało, brawo. No ale gówno to się chyba zmyło. Albo jego zmyło, bo go nie widzę. Oczywiście gówna nie ma. Gówno się zmyło. Że barany przed tymi rzędami prześladują, no to jeszcze rozumiem. Ale że ptaszki, no to już naprawdę jest nie do pojęcia. Przeleciał ptaszek. Co wam, urzędasy, ten ptaszek zawinił? Co wam zawinił? Co wam ten ptaszek zawinił? A ja radziłem pić dużo wody w czasie upału. No, co za głupi pomysł. No i że ludziom tutaj odbija w tym mieście. No nie ma się co dziwić. Młodzież ma dzisiaj zakończenie roku szkolnego, ładnie poubierani. No naprawdę wspaniale, coś wspaniałego. Aż miło popatrzeć, a tutaj o taka przykra niespodzianka. Słuchajcie, mam nadzieję, że nie pijecie wody, prawda? Wiecie, że nie wolno pić wody? Pijemy wodę. No to nie wolno, no zobaczcie, tu jest ogłoszenie, nie wolno pić wody. Woda może wam zaszkodzić, naprawdę, nie pijcie wody. Nie pijcie wody. Słuchajcie, młodzi ludzie, czy wiecie, że nie wolno pić wody w Staszowie? Wiecie o tym, że... na wodociąg. Wiecie, że nie wolno pić wody? Wiecie już o tej sprawie? Pijecie coś innego? Nic nie pijecie? A co tak ładnie dzisiaj ubrani? A, zakończenie roku szkolnego. Naprawdę, młodzi ludzie, nie pijcie wody. Nie pijcie wody, bo to jest naprawdę niezwykle szkodliwe. Proszę pana, niech pan nie pije, broń Boże, wody. Naprawdę, niech pan nie pije wody. O, niech pan poczyta tutaj. Niech pan podejdzie tutaj, niech pan tu grzecznie podejdzie i niech pan zobaczy, że naprawdę nie należy pić wody. Niech pan patrzy. Niech pan patrzy, że nie wolno pić wody. No nie, niechżeż pan popatrzy. O, tutaj, tu jest napisane, o, tu jest napisane, nie wolno pić wody. Ja już stąd się zmywam, ja idę szukać beczkowozu na wodę. Ja naprawdę tutaj nie będę panu przeszkadzał, naprawdę. Naprawdę proszę dzisiaj nie bić. To, co dostałem poprzednio, już zupełnie mi wystarczy. No, oberwałem, ale słabo, dzisiaj słabo. Ale najważniejsze, że ostrzegłem tego młodego człowieka, że nie należy Staszowi pić wody. Picie wody naprawdę może się źle skończyć w Staszowie. Panią, chciałem panią zapytać, czy była pani kiedykolwiek na zabiegu tam w Urzędzie Pracy i w Urzędzie Powiatowym, bo tam są jakieś zabiegi dla starszych pań? Nie byłam, nie wiem nic. No tam jakieś zabiegi prądem podobno stosują. Jakieś zabiegi prądem. Jest takie w gminie? Nie, w Urzędzie Powiatowym, albo tam w Urzędzie Pracy. Tam jest takie okienko i tam jest ogłoszenie, że są jakieś zabiegi prądem dla starszych pań. Tak ogłosili. Pani nie słyszała o tym? Nie. A ja się pytam dlatego, że ja znam inną starszą panią, która słyszała o tym, dowiedziała się o tym pocztą pantoflową prawdopodobnie, bo e-maila nie ma internetu w ogóle. I właśnie mnie pytała, proszę pana, czy to jest dobre, czy po tym będę rzeźka jak łania. Ja powiedziałem, że przed nią, no nie wiem, no popytam różne osoby, które mogą coś na ten temat wiedzieć, ale pani nic na ten temat nie wie. Nie wiem. Wiem, że się nie trzeba szczepić. O, to przy panią, to ja wiem, że się trzeba szczepić, gówno. Bo ja w telewizji słyszałem. Ja słyszałem w telewizji, że się trzeba szczepić. Gówno prawda. Ojejku. Gówno prawda, ja się nie będę szczepić. O, moim zdaniem powinna pani. Znam pana, to dlatego mówię prawdę. Mówi pani mi w zaufaniu. W zaufaniu. Nie będę. Zobaczy pan, jak ludzie będą wdychać, jak... Baranów, tak, B. A nie, to pozdrawiam od Cichala. Nie, niech pani kontynuuje, bo
O! Proszę pana, ważna informacja. Niech pan, broń Boże, nie pije wody tutaj w Staszowie. Niech pan nie pije wody. Nie. Niech pan absolutnie nie pije wody. Kurde. Słucham? Wino mo. To było wino? Pewnie. No to dobrze, no to całe szczęście. Wie pan, że nie wolno pić wody w Staszowie? Wiem. O, kupiłam. O, no tak, prawidłowo, tej staszowskiej wody nie wolno pić, broń Boże, ten pan też chyba coś sobie kupił. No to pozdrawiam panią serdecznie i radzę się zaszczepić, ja się zaszczepiłem. Ja się, proszę niech panią, pan zaszczepiłem 400 razy na Golejowie. Teraz... W wodzie z lodem, znaczy no to z lodem to może gdzie? 50 razy. Tym powiatowym tu? Tak? Tak, no tam takie, jest takie okienko, jest ogłoszenie na tym okienku, że są jakieś zabiegi prądem dla starszych pani. Powinna się pani tam zgłosić, moim zdaniem. Dobra. To pan ma pieski? No, tak. I kotka mam. Ale nie mam oleju w głowie. Mam olej w głowie? Proszę pana, mam nadzieję, że pan pamięta o tej ważnej sprawie. Nie pić wody w Staszowie. Nie wolno pić wody. A ten jakiś on wódko zalony, że... Zalany wódką? No to dobrze, no ważne, że nie wodą. Ważne, że nie wodą. Dziękuję bardzo. Proszę panią, ja przeprowadzam taką ankietę, bo pewna starsza pani dowiedziała się pocztą pantoflową albo e-mailową. Pani ma internet może? Nie. No pani nie ma internetu. No właśnie, ta pani też nie ma internetu, a dowiedziała się, że są jakieś zabiegi prądem robione w starostwie powiatowym w Staszowie, bo tam dali takie ogłoszenie na okienku. Nie wiem, proszę pana, nie wiem. Nic pani nie wie na ten temat? Nie wiem. Do kogo tu się zapytać? Nie wiem. Bo starsze panie nie wiedzą, młodsze nie wiedzą, no kto to może wiedzieć? Może ja panowie wiedzą. To panu, ja z Rycian jestem. A. To idę do szpitala, żeby my zdjęły gips. A to przez telefon się teraz załatwia takie sprawy. Online, przez telefon. W szpitalu panią nie przyjmą, przecież jest koronawirus, jest po trzeciej fali pandemii, jest między trzecią a czwartą falą. Gdzie panią, do szpitala nie ma po co iść, proszę panią. Trzeba zadzwonić i zdejmą. Nie, ta kartkę mają. Tak? I przyjmą? Moim zdaniem nie, no ale niech pani próbuje. Aj, to założyły te gips. Źle założyły? Tak. Ojej. Staszowie, to teraz do szpitala muszę wyjść, zdjąć ten gips. To nie zatrzymuję panią. Miłego dnia. Słuchajcie, młodzi ludzie, ja już muszę stąd się udać w inne miejsce, bo tutaj jeden pan będzie mnie tutaj prześladował, ale ostrzegajcie wszystkich, niech nie piją wody, broń Boże, nie pić wody w Staszowie. Nie pić wody, naprawdę, no. No właśnie, pić cokolwiek, byle nie wodę, no. Ludzie, no, nie pijcie wody, no. Niech pan nie drepta wszystkich na komentarz. Słucham? To ja już mam za dużo problemów. Dzień dobry, panie prezesie. Ja pana nie straszę, tylko pan odpowiedzi się pan czasami też zachowa. Rozumiem, że trzeba dobrze zrobić, ale nie zawsze wychodzi. Ale i pan na przykład pijemy sobie piwko kulturka, siedzimy sobie pod parasolem w strefie niezakazanej, i pan później te materiały ma i później się chłopaki martwią. Co pan z tym materiałem zrobił? Ale dlaczego się martwią? No bo... Czym się martwią? Niepotrzebnie. Że tatuś paskiem zbije? Nie wolno być paskiem. Że mamusia kablem od żelazka? Nie wolno. Nawet klapsa nie wolno dać. Nic im nie grozi, proszę pana, nic im nie grozi. A co, myśli pan, że im sprawanie obniżą w szkole, a guzik, prawda, wcale im nie obniżą. Nic im nie zrobią. Nic im nie zrobią, no. Ale po co to? No będą sławni. W telewizji występują, ja dostanę Oscara. No właśnie o to chodzi. Ja dostanę Oscara, ja walczę o Oscara, proszę pana. Prawda, chłopcy, wiecie, że ja walczę o Oscara? Tak. Wiecie. Wiecie, że proszę wszystkich, żeby beczeć pod urzędem powiatowym, prawda? Żeby nie stali jak barany, tak? I słyszeliście, że beczą? Ładnie beczą? Ładnie beczą. No właśnie. Dobra, na dzisiaj koniec, tak? Dobra, już się zmywam. Proszę pana, już się zmywam. Wiem, że pan tu pilnuje porządku. Wiem, że pan tu pilnuje porządku, ja się zmywam stąd. Nie pilnuję porządku nigdzie. Ja sam porządku. Proszę pana, ale gdzie jest beczkowóz? Bo ja mam kaca, kurwa. I mam nadciśnienie czasami. No bo napił się pan wody z wodociągu staszowskiego, no. Tutaj jest wodociąg. Gdzie? Proszę mnie nie kamerować. Proszę panią, ale nie wolno pić wody dzisiaj. No to piło się. Ja ostrzegam. Już, proszę panią, jak się pani napije wody, to naprawdę może pani się w głowie poprzewracać. Proszę mnie nie kamerować, bo może przyjść policja.
Na policję? Tak, że pan mnie kamerę. No właśnie, no proszę panią, ja uwielbiam. Proszę wyłączyć kamerę. Proszę panią, filmiki z policją są najlepsze. Czy wie pan, jaki jest oglądalność filmików z policją, proszę panią? Proszę panią, ja mówię temu panu, żeby nie pił wody. O, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. O, dostałem kwiatka. Bardzo dziękuję. Czy rozwinąć czerwony? No można by, ale z tamtej strony. Niech pan z tamtej strony rozwinie. Zacznijmy. Sprawa tematyki. Zacznijmy z tamtej strony go rozwijać. O tu. Proszę cię bardzo. Ja również proszę. To gala się skończyła rozdań. No ja muszę ludzi ostrzec. Proszę państwa, nie pijcie wody w Staszowie. Absolutnie. Nie pijcie, proszę państwa, wody. Woda państwu zaszkodzi. Pan się napił wody i proszę. I proszę, co się dzieje. Dobra. Raz się napił w życiu wody i... Proszę pana, halo, pan mnie słyszy? Niech pan, broń Boże, nie pije wody. No właśnie. Też? No pił pan wodę w Staszowie? Ja nie piję wody. No to dobrze. Ja się puszczę. No to dobrze. No właśnie. Teraz pójdziesz, kurwa. Ludzie, co się tak palicie do nauki? Rok szkolny się skończył. A wy się palicie do nauki. No takie dymy. Takie dymy tutaj na tym rynku. Proszę pana, czy pan wie, że nie wolno pić wody w Staszowie? Wie pan już o tym? Tak, wiem. Proszę panią, czy wie pani, że nie wolno pić wody? Proszę pana, nie wolno pić wody w Staszowie, wie pan? Ja mówię, że nie piję wody. Pan wszystko wie, jasne. Proszę pana, tam nie ma wody. Jak nie ma wody? Beczkowóz jest na ulicy Mickiewicza. Mickiewicz to jest wielki polski poeta. Ale ja się pytam, gdzie jest. Ma pomnik w Krakowie, w Warszawie ma pomnik. A w Niemczech? A tu niedaleko będzie mój pomnik, nie magistra Zarzyckiego. No, niech pani, broń Boże, nie pije wody ze Staszowa. Widzi pani? O właśnie. Żadnej wody, nie wolno pić wody. Właśnie, nie wolno pić wody. Niech pan uważa, bo idzie pani, która może nie wiedzieć, że nie... Proszę panią, niech pani, broń Boże, nie pije wody, naprawdę. Zaklinam panią na wszystkie świętości. Na Mickiewicza, Słowackiego i Gałczyńskiego nawet. Żadnej wody. Na Nowy Rok pijmy grejpfrutowy sok, to jest z Gałczyńskiego. Pani na pewno wie. Prawdę, ludzie, nie pijmy wody. O właśnie, podjechała woda taka, która się nadaje do picia. Strażacka. Strażacy ją sfiltrowali. Albo przywieźli z Golejowa. O właśnie, przywieźli z Golejowa. Albo z Hańczy. Widzicie państwo, nie wolno pić wody. Jeden pan się napił wody i to się... Jeden pan się jeden raz napił wody i naprawdę to się źle skończyło. A wie pani, że nie wolno pić wody w Staszowie? Dobrze, niech pan nie pije, to się pan odwoła. Pozdrawiam serdecznie. Dalsze wody. Pozdrawiam. No właśnie, no brawo. Żadnej wody. Wszystko jest lepsze od wody. Bardzo mądrze. Bardzo dobrze. Tak trzymać. Wie pani, że nie wolno w Staszowie pić wody? Wiem. Bardzo dobrze. O właśnie, po czerwony dywan, żeby Oscara tutaj mi można było wręczyć. No nie w Las Vegas, w Staszowie. A proszę pana, a mówmy poważnie, gdzie powinien stanąć mój pomnik? Jak pan uważa? Obok papieża. Obok papieża? Na pocieszce. Na pocieszce? Na pocieszce w cmentarzu. Na cmentarzu? No nie! Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Oficjalnie na rynku. Na rynku, no właśnie, o. Pan dobrze mówi, na rynku. Ja bym nawet z panem kobiet nie mógł. Pan musiał z grabią ze mną, bo nie mógł wytrzymać. A z moją kozą? Bo ja mieszkam z kozą, pod schodami. Ja mieszkam pod starostwem, pod schodami z kozą. Bo tak mi zalecił pan władza.
Pan policjant mi to poradził i to jest, była bardzo dobra rada. Bardzo dobra rada. Kupiłem sobie kozę i wszystko mi jak ręką odjęło. Łącznie z rozumem. Czy wie pani, że nie wolno pić Staszowie wody? Wiem. A przy panią, a czy wie pani, gdzie robią zabiegi dla starszych pań prądem? Nie, Wojtek, ale w powiecie, w starostwie powiatowym Staszowie, tam jest okienko. Zapraszamy. Jak pan mówi? Nie, niech pan powie jeszcze raz. Że zajebista i Max, zamieniły się? Nie bardzo wiem, o co chodzi. Nie bardzo wiem, czy się mamy zamienić. Kutasami na przykład, czy piątymi klepkami? No nie wiem. Ty, a dresy se też w kanał pasujesz? Słucham? Dresy? Nie. Jaki te odjebany w ogóle? Człowieku. No do rozdania Oskarów mówił się tak. Od razu będzie go zabrali za wodę. Nie wiem, czy pan wie, że nie wolno pić wody w Staszowie, proszę pana. Wie pan, że nie wolno pić wody? Nie, no to... Proszę panią, czy wie pani, że nie wolno w Staszowie pić wody? Wiem. A proszę panią, a czy wie pani, że w starostwie powiatowym w Staszowie jest okienko, gdzie starszym paniom robią jakieś zabiegi prądem? Czy pani o tym wie? Nie robi zdjęcia. Ale proszę panią, ja tylko robię dobrze. Ja robię dobrze wszystkim, i starszym, i młodszym. Nie pijcie, broń Boże, wody. Proszę pana, czy wie pan, że w Staszowie nie wolno pić wody? Nie wolno. No nie wolno, no absolutnie nie. Absolutnie nie. Pana, niech pan, broń Boże, nie pije wody. Naprawdę. No wie pan, że nie wolno pić wody. No właśnie. Czy panią, w Staszowie nie wolno pić wody, czy wie pani o tym już? Nie, jeszcze. Nie wie pani, no to niech pani podejdzie za mną, niech pani pozwoli, naprawdę, uratuje pani życie. No niech pani pozwoli, o tutaj. Niech pani sobie tutaj przeczyta, o, nie, niech pani sobie przeczyta tutaj. O, widzi pani, uwaga, na terenie Staszowa woda kranowa nie jest zdatna do picia, widzi pani? Nie wolno pić wody w Staszowie. A wie pani, że są zabiegi dla starszych pań w starostwie powiatowym w Staszowie, że robią zabiegi takie prądem dla starszych pań? No to tam jest takie okienko, można się zgłosić i będzie zabieg i naprawdę poczuje się pani dobrze. Tak przypuszczam, ja nie brałem, co prawda, ale znam opinię, że to pomaga. Dobra. Pani, pijcie w Staszowie wody, broń Boże. Proszę pana, czy wie pan, że w Staszowie nie wolno pić wody? Nie wolno pić wody, naprawdę, wie pan o tym? A wie pan, że w starostwie powiatowym w Staszowie robią jakieś zabiegi dla starszych pań prądem? Czy wie pan o tym? To informuję pana, jest okienko i tam można się zgłosić. Z babcią na przykład, czy no, z ciocią, czy z kimkolwiek. Ja nie piję wody. A pan nie pije wody, no to bardzo dobrze. Ludzie, nie pijcie wody, bardzo was proszę, nie pijcie wody. Młody człowieku, broń Boże, ani łyka wody. Zadzwonię po moich kolegów z policji. A to są moi koledzy, a nie pana koledzy. Wie pan, jak my się dobrze znamy? Oni w moich filmikach występują. Wie pan, jak świetnie wypadają? Proszę pana, jeżeli ja dostanę Oscara, to im dostaną też Oscara. Ty dostaniesz ale w łeb za chwilę. W łeb? Ale od kogo? Przecież tutaj nie wolno bić, proszę pana, naprawdę nie wolno bić. Nie wolno bić. I nie wolno pić wody. Pamięta pan o tym, żeby nie pić wody? Pamięta pan? O, nie pamięta pan? No to przypominam panu. No to kurwa pije piwo i mi No to bardzo dobrze, no to prawidłowo, no to właśnie o tym mówimy. Wojtek, weź się z Wojtek, Maxy, bo już to szło. No wszyscy się ze mnie śmieją, no. Nikt się z pana nie śmieje. A ja przecież mówię prawdę, no. Ani grama wody, no. Ludzie, nie pijcie wody w Staszowie, bo wam jeszcze zaszkodzi. No bo wam jeszcze naprawdę zaszkodzi. Proszę panią, w Staszowie nie wolno pić wody. Mam nadzieję, że wie pani o tym. Ani grama, ani łyka tej staszowskiej wody, bo panu zaszkodzi.
Państwa, nie pijmy wody, absolutnie ani grama wody, ani łyka wody. Czy wie pani, że nie wolno pić wody w Staszowie? Wie pani. A wie pani, że w starostwie powiatowym w Staszowie otwarli okienko, gdzie są zabiegi prądem dla starszych osób, dla starszych pani? Nie wiem, ale to mnie interesuje. Dlaczego, proszę panią? Warto spróbować. Warto spróbować. O właśnie. Nie pijcie wody, ludzie. Dziękuję za pomoc. Naprawdę panu bardzo panu dziękuję za pomoc. Pan jest żywą reklamą nie picia wody. Jest pan żywą reklamą nie picia wody. Prawda, proszę pana? No niech się pan nie śmieje. No niech pan powie, że dobrze mówię. No niech, niech pan powie, że mówię dobrze. A ja na stawę. Słyszę, kto to mówi, że idzie się napić wody? Ludzie, no. Ludzie, oszczędźcie sobie tego nieszczęścia. Dobrze się uczyniłaś. Ta kurwa próbuje. No bo proszę pana, żeby pan pamiętał, że nie należy pić wody, no. Nie trzeba się bić. Nie wolno się bić, proszę pana. No dobrze, że pan zrezygnował. A widziałeś kiedyś na Saharze, jak zamknięte płaski siedzą sobie i mają jedną taką antylopę, nie? Antylopę? 97 na godzinę i na zakręcie nawet krząska. I nawet co? Nawet krząska mu nie ruszy. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Zaraz może się to stać. O, to nie, to ja spadam. To ja, panowie, ja stąd się zmywam. Ja się stąd zmywam, naprawdę. Ale pamiętajcie, nie pijcie wody. Jeszcze raz pokażę, że to nie są naprawdę żarty. Nie wolno pić wody. Uwaga, uwaga. Na terenie Staszowa woda kranowa niezdatna do picia. Nie pijmy, broń Boże, wody. Ten pan nie może pić wody, proszę pana. Nikt nie może pić wody. Idź mojego krześniaka lecz. Dobrze. A nie staremu do. Ale ja nie dokuczam, ja tylko radzę. Ja ostrzegam, przestrzegam. Wojtek, ale tu już kurwa przebił wobec, to wiedzą. Wszyscy wiedzą już? Tak. Już mogę sobie iść? Ja już nie wiem, jak z tobą rozmawiać. Mogę już iść? Tak. Dziękuję bardzo, no to idę. Do widzenia. Do widzenia wszystkim. Ja ale... Pamiętajmy, ja już idę. O, bo ten pan też idzie. Ten pan też idzie. Oba. Do widzenia panu, do widzenia. Bardzo dziękuję, do widzenia. No pogonili mnie. Panowie, tylko nie pić wody. Nie pić wody, absolutnie. A mowy nie ma, żeby pić wodę. Kurwa. Mąż nie pije wody, kurwa, już. A, no to przepraszam. Nie pije wody już. No to dobrze, no to bardzo dobrze. Bardzo dobrze. W imieniu burmistrza miasta gminy Staszów bardzo panu dziękuję i gratuluję. Proszę pana, czy wie pan, że nie wolno pić w Staszowie wody? No pan się chyba napił wody. Naprawdę, ten pan pił wodę. Uwaga, ten pan pił wodę. No nie, kurwa, ja tu idę. No wlazłem na trawnik, ale ten pan mnie gonił, naprawdę. Naprawdę dla ratowania życia to zrobiłem. Leci, o! Przepraszam, ale taki pan mnie gonił, a ja go ostrzegam, żeby nie pił wody. Bo wie pani, że w Staszowie nie wolno pić wody, prawda? Umieram. Umieram z pragnienia, ale nie napiję się wody. Absolutnie nie. Wszystko, tylko nie woda. Ze Staszowa. To by mnie zabiło. Ja i tak umieram zresztą. Wszystko mi jedno. O, idę do nieba. Jakiś młody człowiek zaczepił mnie tutaj pod sklepem i pyta, proszę pana, czy ten pomost na Glewie już zrobili? Ja mówię, że no, wczoraj jak byłem, to jeszcze nie zrobili. A on mi mówi, co? A, że no... No nie wstydź się, nie wstydź się. Nie, no tam, no te, dużo tych gwoździ tam. I coś sobie z nogę zrobiłeś, tak? No, trochę tam ten, zarysowałem, ale... To już mi przeszło, bo to 5 dni temu, nie no, 3 dni temu tak byłem. A smarowałeś czymś?
Nie, nie smarowałem, no bo to była taka mała rana, ale to... A, no tak, mała rana. No to człowieku, młody człowiek, zawracasz mi głowę małą ranę, tam sobie ludzie przybijają nogę na wylot i nie narzekają, a to mała rana 5 dni temu i jeszcze narzeka, no. Mogę się wypromować? Nie, lepiej nie. Pozdrawiam. Łysego. Pozdrawiamy Łysego. Proszę Państwa, czy nie było to jakiegoś barana może? O, tu taki biały, to nie jest baranek? Tak. Czy to misiek? Misiek. Misiek, a ja potrzebuję barana. Potrzebuję baran taki, żeby beczał się na dlatek. Żeby ładnie beczał, to nic, nic. Nie, nie, nie. Zapytaj, dlaczego pan nagrywa? Słucham. Czy ma pan kamerę włączoną? Przepraszam, nagrywam, bo sobie kupiłem kamerę, jestem filmowcem i nie magister Zarzycki, walczę o Oscara. Tak. A pan, dlaczego pan pyta? Bo chce pan wiedzieć, nie, prawda? Bo chciałbym, żeby mój wizerunek nie został nigdzie upubliczniony po prostu. A pana nogi? Pana nogi? Moje nogi też nie. O, to bardzo pana przepraszam, nie nagrały się. To dobrze. Bo ja nagrałem po nogach, ale akurat pan stał za daleko, niech pan przyjdzie dobrze, bliżej, dobrze. To się pan nagra. Proszę nie, pana, nie, nie ostrzegam pana, niech pan nie pije wody. Czemu wody nie pić? No proszę pana, niech pan sobie będzie na najnowszym filmie, który będzie pan wiedział. Nie wolno pić wody w Staszowie. Ale autentycznie. Ja nie piję wody z kranu. A, no to bardzo dobrze. Tylko no. Kawę piję. No to bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tylko i wyłącznie. Bardzo, życzę miłego dnia, miłego dnia. Jakby jakiś baran tutaj był, zwłaszcza jakby taki beczący, to ja go potrzebuję, bo ludzie w Staszowie pod urzędami są jak barany. Aha, i ja ich namawiam, żeby zaczęły beczeć, a one nie umieją. Jakby jakiegoś prawdziwego barana im dać na wzór, to wtedy by sobie dały radę, bo by im się szybciej stało, prawda? To już chyba wiem, czym pan się zajmuje. No właśnie, jestem Baca, Juchas. Aha, dobrze. Ze Staszowa, nie magister Zarzycki ze Staszowa. Dobrze. Uwaga, uwaga. Na terenie Staszowa woda jest niezdatna do picia. Przepraszam bardzo, czy wiedzą panie, że woda w Staszowie nie daje się do picia? Wiemy, od wczoraj wiemy. I nie piją panie? No nie, mamy wodę. Aha, to jeszcze jedna informacja. Czy wiedzą panie, że w Urzędzie Powiatowym w Staszowie otwarto takie okienko z zabiegami dla starszych pań? Nie wiem. Z zabiegami prądem. Można się... Z prądem, jakieś takie robią zabiegi. Leczenia prądem? Słucham? A nie, prądem? No jakoś rewitalizują, czy odnawiają, czy ja wiem, a, czy, ja nie wiem, czy ja rehabilitują. Ja nie będę chodzić tam. Rehabilitacja? Rehabilitacja prądem, tak. Takie, w jednym okienku jest takie ogłoszenie. A nie wiem. Nie wiem, bo nie. Warto skorzystać, moim zdaniem... Nie powiadomił, nic, a może mnie prąd zabić i jeszcze... Nie, myślę, że nie, no myślę, że to jest to taki prąd przyjazny. No, a ja wiem, czy... Nie wiem. Mogłabyś zobaczyć, no. Czy to skuteczne warto, będzie, czy to nie będzie skuteczne. Warto spróbować. Nagrywasz? No tak, tak. Bo ja jestem filmowiec. Nie magister, filmowiec, nie magister Zarzycki. Ale na co to? A na co? Na Oscara. No i gdzie to będzie w telewizji? Na Oscara, tak. Będą w telewizji. Będą panie w telewizji, naprawdę. A zapraszamy do Urzędu Powiatowego w Staszowie. Teraz to mamy jeszcze telewizor. I kiedy to będzie? I te zabiegi są, proszę panią, myślę, że codziennie. Myślę, że są codziennie, nie wiem w jakich godzinach. Jak panie będą po zabiegu, to ja się zgłoszę i proszę... Proszę zarejestrować trzeba. No tak, to w nocy trzeba, to już. Ja się prądu boję. To już trzeba w nocy. Okay. Miłego dnia i udanych zabiegów. Dziękuję. Po zabiegu zapraszam na wywiad. Wzajemnie, dziękuję. Starostwo powiatowe w Staszowie odkryto, proszę Państwa, nielegalną wytwórnię piątych klepek i kutasów. Zamieszani są aresztowani. Przywódca grupy, nie magister Zarzycki, znajduje się na przesłuchaniu. Wszystko wyśpiewa. Baranie, czy ci nie żal? Baranie, wracaj do hal. Oj, nie wrócisz, baranie, nie wrócisz prędko. Doigrałeś się. Proszę pana, słyszał pan już o tej aferze tutaj, w starostwie powiatowym w Staszowie? O, pan macha ręką, pan słyszał. Co Staszowa, zapytam, co sądzi o tej najnowszej aferze o wykryciu nielegalnej organizacji, która produkowała fałszywe piąte klepki i kutasy tutaj w Staszowie, właśnie są wywożone. Wywożone są teraz na gwałt. Co pan o tym sądzi, proszę pana? Co by nam pan powiedział? No proszę nie uciekać. A, pan może jest zamieszany. Dzień dobry, proszę państwa, czy to w tym okienku obsługują starsze panie? Bo starsze panie pocztą pantoflową się dowiedziały, że w tym okienku są jakieś zabiegi dla starszych pań. A nie wiemy. Nie wiecie, no tutaj no, podobno jest urząd dał jakieś ogłoszenie takie. O właśnie, o jest coś dla starszych pań. O, ja mam już starsze oczka, więc nie wszystko dokładnie widzę. Ale widzę, że prądem widzę, bo sobie powiększyłem. Prądem, tak, no to na pewno coś dla tych starszych pań. Bardzo, bardzo, bardzo panią dziękuję za pomoc. Bardzo, bardzo dziękuję za przybycie. Miłego dnia, tak. I danych wakacji. A może panie tu pracują w tym okienku? Nie, obok. Obok. Proszę pań, do tego okienka należy się zgłosić i tutaj będą panie obsłużone.
Nie, nie, tu są jakieś inne dotacje. No to wygląda zupełnie jak gabinet zabiegowy. Tutaj odnowa biologiczna następuje. Starsze panie stają się młodymi paniami. No wręcz takimi uczennicami szkolnymi. No tak, tak, tak to wygląda, no bo tutaj stosują zabiegi prądem. O, właśnie prądem. Nie jest to miejsce jakieś byle jakie, tylko to jest między powiatem a urzędem pracy. Tu są jakieś przecieki. Przecieki, no tej wody się może pić. O, chociaż po kropelce, o właśnie. Och, ho, 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 a to mi woda. Słuchajcie, młodzi ludzie, słuchajcie, nie pijcie wody. Nie pijcie, nie pijcie wody z wodociągu Staszowskiego, bo naprawdę się to źle skończy. Nie kurwiaj. Nie wiesz, że nie wolno pić wody? Piłeś wodę? Nie. Idź stąd, kurwa. No on chyba pił wodę, no. Ja wiem, że jest zakażona, ale weź odejdź. No dobrze, no idę, tylko idź. Ale będziesz mówił innym też, że nie wolno pić wody? Bo co? To ci powiem, idź. To... Co pani mówi, że pił u mamy? Do mamy nie pije, tak, u mamy. U mamy, żeby pił? No tak! Ale, przychodzi, ale właśnie nie wolno pić wody. Woda jest za... wodę, przecież pan będzie jak jest pijany. No, no właśnie, ale nie wolno pić wody. No nie wolno. No nie wolno, to prawidłowo. Aha. No ja się ostrzegam, żeby nie pili wody, proszę panią. Jest ogłoszenie, pan burmistrz ogłosił, pani wiceburmistrz Kondek ogłosiła, że nie wolno pić wody. No nie ma. Ja im właśnie tutaj mówię, że ludzie nie pijcie wody, bo jeszcze wam to zaszkodzi, naprawdę. Słuchajcie, pilnujcie tego młodego człowieka, który się tak to denerwuje, żeby broń Boże nie pił wody. Ale nie wody. Nie jest Słucham? Nie jest ze Staszowa nawet. Słucham? No nie jest ze Staszowa. No nic, ale jesteś w Staszowie, jakby się napił wody, wiesz... Ale nie jestem ze Staszowa, nie piję tu wody. Idzie się do sklepu, kupuje się. Słucham? Tymbarka piję. No teraz tymbarka, a przedtem żołądkowa gorzka. Nie piję tego. Nie. A ja sobie niszczę ciebie tu z kamerą i zaraz mnie napisze, że mnie nagrywasz bez mojej zgody. Ale my nie jesteśmy na tym, proszę panią. Ej, przepraszam. To stąd odejdź. Przepraszam pana. No, wyłączy pan kamerę. Słucham uprzejmie. Wyłączy pan kamerę, możemy pana, rozmawiać. Ale jak wyłączę kamerę, to nie będziemy mieli o czym gadać, no. Ale pan wyłączy, ja mogę rozmawiać z panem. No ale... Zjebie ci tą kamerę i teraz tego będziesz miał. Bo ja nie żartuję. Dzwonię po chłopaków. Proszę pana, jest RODO. Pan tą kamerę rozjebią. Tak, po chłopaków? Tak. O, ho, ho. Ja ci sama tu rozjebię, człowieku, i mi nie oddasz. Ho, ho, ta kamerę też ci nie oddam. Ojejku, jejku. Wyłączy pan kamerę, może. Słuchajcie, naprawdę, wy chyba musieliście napić się staszowskiej wody. Naprawdę, no tak mówicie, no. Staszowskiej wody. Zbierajcie, to są nasze. Nie, siądź. Przepraszam pana, ale jest RODO, nie życzę sobie, aby pan mnie nagrywał. No tak, ale słuchajcie, ale obiecujecie, że nie będziecie pić wody? Obiecujemy. Tak, ja nie piję wody. Proszę pan idzie, ja nie życzę sobie, aby pan mi nagrywał i publikował. Ale ja wcale pana nie nagrywam, tylko ja panu życzę dobrze, żeby pan nie pił wody. No to dziękuję bardzo, ale proszę, ja nie piję, aby pan ja wiem o tym. Kamerę. Proszę panią, przekonaj tych młodych ludzi, żeby nie pili staszowskiej wody. No bo jeszcze im zaszkodzi, prawda, proszę pan pana? Pan pije wodę? No ja nie piję, absolutnie. No to czym pan żyje? Słucham? Czym pan żyje? Czym żyje? Tak. Ja żyję sztuką, ja jestem reżyser filmowy, nie magister Zarzycki. A to ja znam pana, będzie pan. No widzi pan, No to jak to, nie trzeba jeść, nie trzeba pić? No ogłoszenie jest na słupie, nie wolno pić wody staszowskiej. No jak kawę trzeba ugotować, czy herbatę? To no, to się kawę się po prostu zagryza, po prostu, że tak powiem, no nie wiem z czym. Z ciastkiem, o właśnie. O, mam właśnie. Takie pytanie do pana. Tak, tak, słucham uprzejmie. Jak pan wyłączy kamerę, ja mogę z panem rozmawiać. Jak wyłączę kamerę? Mogę rozmawiać. No to wyłączam i rozmawiam. Pan wyłączy. No wyłączyłem. Nie wyłączy. Stryk, o. Ja wiem, jak kamera działa. Wiesz, jak kamera działa? Wiem. O, widzi pan, o. Pan to prawidłowo. Pan sobie przyniósł wodę z rzeki, prawda? Tak. No bo nie wolno pić wody. No ja tu tłumaczę tym młodym, żeby nie pili wody, broń Boże. Ale nikt nie pije tej wody, każdy ma. Mamy tymbarka. Dwulitrowego. No i żołądkową gorzką. A to nie jest moje. Ja mam cipsy i tymbarka. Ja piję tylko tymbarka. Tam jest drugi, którego wypiłem, zaraz wyrzucę do kosza. No prawidłowo. Bo nie śmiecę. No udanych wakacji. Pan wyłączy kamerę, nie nagrywa mnie. Udanych wakacji. Bo nie wydałem zezwolenia. Dziękuję. Dobrze. Złożę podanie o zezwolenie w takim razie. I za ciebie zgodę. Złożę podanie o zezwolenie. Proszę pana, dobrze mówię, że im radzę, żeby nie pili staszowskiej wody? Słuchaj, no ty nie lotuj za takim młodem i nie przeganiaj. Rozumiesz, bo zadzwonię na policję i cię zamkną. Co dzieci chcesz?
No właśnie, no właśnie. Co chcesz od nich? No żeby wody nie pili, proszę pana. A gówno cię to obchodzi? Co, ty jesteś jakimś władzą? No proszę pana. Przypiąć się, idź ty smaciarzu ty. Już ze stołami tu wymyśliłeś. No właśnie, no właśnie. Nastawiałeś stołu. I też nie wolno było pić koło stołu. Ty przeganio skądś. Spierdalaj stąd i to już. Bo fryć dostaniesz. Nie ganiaj dziecko, żeby uciekały. Bo wyszły ze szkoły. Co się śmiejesz? Niech pan mu nawet mordę szczeli, bo zasłuży. Ale to nie ma komu, ten człowiek nienormalny przecież. No właśnie, no właśnie. Dobrze pan mówi. Nie ma pan co do roboty, tylko latać kamerą. W tym momencie dzwoni po policji i pan jest... No właśnie. 997. Ten numer już nie działa, bo działa tylko 112, kurwo jebano. 112? No to... Informuj się. No to 112. Ohohohoho. Co za spryt. Ohohohoho. Ja sobie stąd pójdę. Ohoho, nie ma żartów. Spierdalaj stąd! Nie ma żartów. O, z tym młodym człowiekiem nie ma żartów. On mnie chyba tutaj zbije. Gdybym nie miał zdrowych nóg, to by mnie nabił. A pójdę się zajebę. Ale za co? No młody człowieku, za co? Bo mnie kurwa nagrywa. Przecież ja chcę twojego zdrowia, żebyś nie pił wody staszowskiej. Ja nie piję, ale na co mnie nagrywasz? No żebyś wody nie pił. Nie piję. Wyłącz kamerę. No wiem, że pijesz grządkową gorzką, no bardzo tym dobrze. Tym barka pije. Tym barka, aaa. Nie nagrywaj. No dobrze. To i jakby, uwaga, na terenie Staszowa woda kranowa niezdatna do picia. Doktor Ewa się podpisała. Doktor Ewa Kondek, no to nie są żarty, to nie są żarty. Mam nadzieję, że pani wie, że nie wolno pić wody w Staszowie, z kranu. Wiem. Że w tym wodociągu są zatruta woda jest. Tak jest, wiemy od wczoraj. Od wczoraj, tak. A wie pani, że w Urzędzie Powiatowym w Staszowie są zabiegi dla starszych pań przy użyciu prądu. Słyszała pani o tym? Nie. No to ja informuję. W imieniu Urzędu Powiatowego w Staszowie, Urzędu Pracy, bo oni sobie tam powiesili to ogłoszenie na swoim budynku, są jakieś zabiegi prądem. I jak ja tam podchodzę często z kamerą, to zawsze widzę młode panie, więc już pewnie po zabiegu. Czyli starsze panie zrobią się młodymi paniami, tak? Tak. Ja wiem, może 50 lat młodsze, albo 60 lat młodsze niż normalnie. Także warto skorzystać, proszę panią. Chciałaby pani wrócić do lat młodości? Pewnie, żeby... No właśnie, no to trzeba do Urzędu Powiatowego. Piękna, młoda i bogata. No to trzeba do Urzędu Powiatowego się zgłosić. Tam w takie okienko. Ostatnie okienko na prawo. No może poniedzieli. Poniedzieli, zapraszamy. Panie Boże i Ty, Ojcze Święty, dziękuję Ci za ten rok szkolny, który tak szczęśliwie spędziłem. A młodzi ludzie wrócili na stare miejsce i obawiam się, że naprawdę mogą pić wodę. To byłoby straszne. Chyba, że nie wolno pić wody w Staszowie. No widzi Pan? Czego to doczekaliśmy się? Przepraszam, no do czego to doszło? No nie wolno pić w Staszowie wody, widzi pani? No bo skażona jest. No i młodzież musi pić alkohol, no. No ale gdzie alkohol? No tam, widzi ale pani. Ale no nie skażona jest woda. Znaczy woda jest skażona. Znaczy skażona. Skażona, ale alkohol nie. No nie. No więc alkohol to jest nawet czysta, no sama nazwa czysta, prawda? Nie, jest jeszcze czysta w sklepach, bo za moich czasów to była czysta po prostu. No, nie. Ale wie pan co? Zawsze było. Czy była woda nieskażona, czy coś, no to zawsze ktoś tam zawsze pije. Naprawdę, zawsze. To nie zależy, że teraz, ale zawsze tak pije. No i zawsze tutaj, no bo zawsze piją w tym miejscu, prawda? Nie. Znaczy, no nie tylko A w tym. Ja nie wiem. Ja pani nie wie, ja to wiem. No, bo ja jestem chłopak stąd, to ja wiem, że tutaj zawsze piją. No, dobrze. No, dziękuję bardzo. Zapraszam też do Urzędu Powiatowego w Staszowie, proszę panie, bo są zabiegi. Są zabiegi dla starszych pań prądem jakieś tam są. Nie słyszałam. Niech pani sobie pójdzie. Ostatnie okienko z prawej, tam w tym takim przejeździe między Urzędem Powiatowym a Urzędem Pracy. Jest ogłoszenie, że zabiegi prądem robią dla starszych pań. Znaczy pani oczywiście za młodość na takie zabiegi, ale mówię, że może babcię zaprosić, czy starszą ciocię. Nie słyszałam. Miłego. Proszę pana, dobrze robię, że ostrzegam tych młodych ludzi przed piciem picia wody w Staszowie? Naprawdę może im zaszkodzić, prawda? No tak. Dobrze, że piją wódkę. Ale piją wódkę. No i prawidłowo, no. Samo zdrowie, prawda? Tak jest. Samo zdrowie. Tak jest. Że mam rację. Pan mówi, że mam rację. Proszę państwa, stanąłem na baczność, bo jest hymn Staszowa. Jest godzina 12:00, samo południe.
Młodzież Staszowska już zakończyła go szkolny i jest ostrzeżona, być może szkolnicy ostrzegli, żeby nie pić wody, piją oczywiście wódkę. No i prawie, no czas, niektórzy wino, niektórzy piwo, różnie się zdarza, a czasami jakieś napitki biorą, jakieś napoje takie tak zwane słodzone. Co nie jest zalecane przez telewizję, no ale cóż, nikt nie jest doskonały. Nawet młodzież Staszowie po staszowskich szkołach, które mają bardzo wysoki poziom. Mają poziom tak wysoki, że no z tej wysokości już nic nie widać, tak jest tak wysoko. Widać tylko kosmos. Pochymnie spocznij. Proszę Państwa, no co ja tutaj Państwu zawracam głowę? Jak to nie widać? Wystarczy obejrzeć moje filmiki i widać wysoki poziom z młodzieży po staszowskich szkołach, oczywiście, że widać. Proszę Pana, staszowska młodzież posłuchała się Pani Burmistrz Ewy Kondek i nie pije wody, bo wiem, że nie wolno pić wody w Staszowie. Wie Pan o tym? Wiem, Wojtek. No i pije wódkę. Piję wódkę tam i bardzo dobrze robi. I pod pomnikiem Jana Pawła II tam, żeby im pobłogosławił na wakacje. Dobrze robi? Oczywiście. Ale kto? Jan Paweł II czy młodzież? I jedni i drudzy. No rozumiem. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, to miejsce ma jakąś magiczną moc. Wiele razy tutaj widziałem grupy starszych pań, no takich staruszek, wręcz laseczka, czasem dwie jakieś kule, czasem dziadziuś prowadzi. Przychodzą tutaj w to miejsce, zgłaszają się do tego okienka, mają jakieś zabiegi. I proszę Państwa, za pół godziny to są jak łanie. Mają wtedy tak po 15-16 lat, a może i młodsze, może i tam rok starsze. No po prostu wiek taki gimnazjalno-licealny. Naprawdę, no coś niesamowitego, niesamowita skuteczność tych zabiegów, które są prowadzone tutaj, w tym okienku, na tym miejscu. Tutaj, no naprawdę. To jest miejsce, no... godne najwyższej pochwały, jest pilnie strzeżone, bo to jest między urzędem powiatowym a urzędem pracy, ośrodkiem pomocy rodzinie, tam czy coś tam, jakieś jeszcze inne urzędy dotacje dają i tak dalej z Unii Europejskiej, programy sterowane i sponsorowane, więc naprawdę wszystko jest tutaj pod kontrolą, pod dobrą kontrolą. Jak Państwo widzą, tutaj się wszyscy aż palą do tych zabiegów i jak mają pragnienie tych zabiegów, to pragnienie potrafią zaspokoić tutaj. I starsze panie wychodzą zupełnie jak nowe.